Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będzie odcinek merytoryczny i trochę opowiem o magnezie w diecie biegacza, ponieważ jest to bardzo ważny składnik mineralny i zaobserwowałam nie tylko u siebie, ale też na innych profilach, no głównie na Instagramie, bo jest to takie główne media społecznościowe, w którym się porusza, że u biegaczy bardzo często, nie tylko u biegaczy, ale też u innych sportowców w innych dyscyplinach sportowych, głównie w triatlonie, występuje problem z niedoborem magnezu, więc stworzyłam artykuł, który możecie znaleźć na mojej stronie internetowej dotyczący żywienia, dotyczący magnezu w diecie biegacza, a na moim Instagramie pojawiła się infografika dotycząca magnezu i zaplanowałam sobie trzy posty, które będą dotyczyły magnezu w diecie biegacza. Także w dzisiejszym filmiku opowiem, dlaczego magnez jest ważny w diecie nie tylko biegacza, ale każdego człowieka, jakie są objawy i przyczyny niedoboru magnezu i jak zadbać, aby dostarczać odpowiednią ilość magnezu wraz z dietą. Także zapraszam Was do dzisiejszego odcinku. Przy okazji zachęcam do subskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco z wszelkimi filmikami biegowymi i też niebiegowymi, które planuję dodać w najbliższym czasie. Zacznę od początku, czyli od tego, dlaczego magnez jest ważny w diecie biegacza. I tutaj taka ciekawostka, zrobiłam też na Instagramie quiz i zapytałam się, ile enzymów aktywuje magnez, czyli w ilu reakcjach tak jakby bierze udział magnez i były odpowiedzi najczęstsze, że 20. I tutaj chciałam Was zadziwić, ale magnez aktywuje aż 300 enzymów w naszym organizmie, czyli bardzo dużo, dlatego można sobie zdać sprawę, że niedobór magnezu może zaburzać wiele procesów w naszym organizmie. No i tutaj magnez jest takim bardzo ważnym składnikiem mineralnym w naszym organizmie, ponieważ on bierze udział w wielu reakcjach metabolicznych w naszym organizmie, między innymi w przemianie białek, węglowodanów, lipidów, kwasów nukleinowych, jest niezbędny do tworzenia kości i zębów i bierze udział, co jest takie bardzo ważne dla biegaczy i dla innych sportowców, bierze udział w kurczliwości mięśni, czyli on jest bardzo tak jakby związany z układem nerwowo-mięśniowym. I bardzo często właśnie niedobory magnezu powodują zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowo-mięśniowego, a także w układzie sercowo-naczyniowym. Oprócz tego magnez jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi, co jest bardzo ważne u osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, między innymi z cukrzycą typu drugiego, a także z insulinoopornością. Dodatkowo magnez bierze udział w utrzymaniu takiej homeostazy, czyli równowagi mineralnej w naszym organizmie oraz bierze udział w procesach termoregulacji, co też jest dość ważne. Jeżeli chodzi o biegaczy, tutaj magnez taką najważniejszą jego funkcją, jaką pełni w naszym organizmie, jest udział w procesie kurczliwości mięśni. I to jest taki, tutaj już nawiązując i tak płynnie przechodząc do niedoborów magnezu w organizmie, to taką najczęstszym objawem niedoboru magnezu są właśnie skurczołydy, które bardzo często dotyczą biegaczy. Oprócz tego występuje drganie powieki, to też jest dość charakterystyczne, uczucie zmęczenia, znużenia, takie trochę też pogorszenie, może nie wyników, ale bardzo źle, tak mówiąc bardzo prosto, to czuje się gorsze samopoczucie na treningu, treningi wchodzą gorzej, jest takie odcinki, które się wcześniej biegało na innym tempie, teraz sprawiają trudność. To też może być jeden z objawów niedoboru magnezu. Oprócz tego takie dość ciekawe i charakterystyczne dla kobiet, jeżeli chodzi o niedobór magnezu, mogą być bolesne miesiączki, to też jest dość ważne. I to były takie najważniejsze, takie najbardziej charakterystyczne objawy niedoboru magnezu. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na magnez, no to ono nie jest aż tak duże, ponieważ u kobiet zapotrzebowanie na magnez wynosi 320 mg, u mężczyzn ta wartość wynosi 420 i to spokojnie można uzupełnić z diety. Oczywiście jakby to zapotrzebowanie zmienia się w zależności między innymi też od aktywności fizycznej i te normy mogą nie być adekwatne dla biegaczy, którzy tracą magnez wraz z potem, między innymi. Dlatego to zapotrzebowanie może być znacznie większe i często jest tak, że biegacze pomimo bardzo pełnowartościowej diety mają te niedobory,
Dlatego no tutaj skuteczna może okazać się często suplementacja i najczęściej dotyczy to biegaczy długodystansowych w okresie takich bardzo intensywnych przygotowań do startów. Jeżeli chodzi o nadmiar magnezu w organizmie, rzadko zdarza się, żeby ktoś, że objawy i w ogóle nadmiar magnezu spotykany jest rzadko, to jest chyba tylko w przypadku takiej bardzo nadmiernej suplementacji bardzo dużymi dawkami. I teraz przechodząc do takiej najważniejszej części, no to tutaj powiem o diecie. Ja zawsze powtarzam, że ta dieta biegacza musi być, powinna być pełnowartościowa i taka naprawdę bogato odżywcza, ponieważ bieganie jest naprawdę bardzo takim wymagającym sportem, który wydatkuje bardzo dużo energii, no i to zapotrzebowanie biegaczy, nie tylko biegacza, ale także jakby sportowców innych dyscyplin jest zwiększone, dlatego dieta no, nie powinna być taka bardzo przetworzona, ponieważ no, w krótkim czasie mogą pojawić się niedobory pokarmowe. I tutaj już nie mówię o wynikach sportowych, tylko o takim naprawdę zdrowiu. Dlatego jeżeli chodzi o... Ja zawsze dzielę sobie dietę biegacza na taką posiłki okołotreningowe, gdzie tutaj mogą pojawić się takie produkty bardziej przetworzone ze względu na ich lekkostrawność i na taką dietę nietreningową, czyli w pozostałe posiłki, które nie są związane z treningami, żeby ta dieta była taka naprawdę bogato odżywcza. Ponieważ właśnie jeżeli chodzi o posiłki okołotreningowe, tutaj pozwalamy sobie na mąkę pszenną, na pieczywo, jakieś bułki, kajzerki, na taką, tak jeżeli chodzi o niską, też takie posiłki z niższą zawartością błonnika pokarmowego, bardziej oczyszczone, które nie będą ciążyły przed treningiem, nie będą powodowały żadnych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, ale już na przykład, jeżeli ktoś trenuje rano, no to w obiad, kolacja, w tych posiłkach, żeby znajdowały się kasze, orzechy, nasiona, pestki, bo to są właśnie takie produkty, które są bogatym źródłem magnezu, więc takim więc tutaj polecam, żeby w te posiłki okołotreningowe pozwalać sobie na takie produkty bardziej oczyszczone, to jest wręcz zalecane, ale w pozostałe posiłki zadbać, żeby te produkty, te posiłki były bogatobłonnikowe, żeby zawierały dużo witamin i składników mineralnych, gdyż do takich bardzo bogatych, takich fajnych źródeł magnezu zalicza się kakao, gorzką czekoladę. I tutaj dla porównania, gorzka czekolada zawiera około 165 mg magnezu w 100 gramach, a mleczna czekolada około 60, czyli jest naprawdę spora różnica. Tutaj bogatym źródłem magnezu są także orzechy, pestki, nasiona, więc tutaj słonecznik jest bogatym źródłem, pestki dyni są super, sezam, mak, orzechy laskowe, orzechy brazylijskie, co tu jeszcze, siemię lniane, nasiona chia, więc takie produkty powinny się znajdować. Wiecie, pistacje jeszcze, o których zapomniałam, pełnoziarniste produkty zbożowe, czyli wszelkie kasze, ryż brązowy, płatki owsiane, górskie są także super źródłem magnezu, do tego jeszcze zielone warzywa liściaste. I tutaj jest taka ciekawostka, ponieważ to jest takie dość popularne, dość takie może już troszkę zapomniane z lekcji biologii, ale jakby mamy coś takiego, co się nazywa chlorofil. Chlorofil jest to zielony barwnik, który w swojej budowie zawiera magnez. Więc zielone warzywa liściaste także są źródłem magnezu. Do tych takich właśnie zielonych warzyw liściastych, w których można znaleźć magnez i które polecam dodawać do diety, jest właśnie szpinak, jarmuż, rukola, natka pietruszki czy koperek. Więc takie produkty też jak najbardziej należy włączać do diety. Tutaj źródłem magnezu jest także woda wysoko zmineralizowana lub taka woda bogata w magnez, którą też można spotkać w sklepie, więc to też będzie super źródłem magnezu. Więc to były takie główne produkty, które można znaleźć, w których można znaleźć magnez, czyli głównie takie, są to takie produkty, głównie pełnoziarniste, takie orzechy, to też są takim fajnym źródłem magnezu, więc tutaj dla przykładu owsianka czekoladowa z dodatkiem kakao, kostki gorzkiej czekolady, pestek dyni i banana będzie super źródłem magnezu, tutaj na przykład kaszotto będzie super źródłem magnezu, albo nawet koktajl na bazie jakiś tam dodatku orzechów, otrąb owsianych, które też są źródłem magnezu i do tego garść szpinaku będzie fajnym takim posiłkiem, też bogatym w magnez.
jeżeli chodzi o suplementację, która bardzo często jest włączana jako taki pierwszy krok w przypadku pojawienia się na przykład skurczów mięśni. Ja tutaj polecam zazwyczaj znalezienie, przeanalizowanie swojej diety i znalezienie przyczyny, dlaczego ten niedobór magnezu mógł się pojawić. Czy przyczyną była niedoborowa dieta, bardzo redukcyjna dieta, która była uboga w składniki odżywcze, czy zbyt duża aktywność fizyczna, która także wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości składników mineralnych. I pierwszym krokiem, jaki powinniśmy podjąć, jest znalezienie przyczyny. Dopiero potem włączamy odpowiednie albo zmiany diety, które najczęściej występuje po prostu zmiana diety i włączenie do diety większej ilości magnezu. Jeżeli to jest nieskuteczne, można włączyć suplementację. U biegaczy przygotowujący się w okresie intensywnych treningów, no tutaj polecam włączyć suplementację nawet mniejszymi dawkami, aby po prostu zapobiec tym niedoborom. I dopiero wtedy, czyli najpierw szukamy problemu, przyczyny, a potem jakby włączamy działanie. Więc to jest taka główna, to jest taka główna rada ode mnie, żeby najpierw szukać przyczyny. Jeżeli chodzi jeszcze tutaj o niedobór magnezu, o czym powiedziałam troszkę na końcu, są także problemy takie niezwiązane z dietą, czyli na przykład niedobór magnezu może pojawić się w wyniku nadczynności tarczycy bądź przytarczy, co też może być przyczyna niedoboru magnezu, lub też może to być związane z chorobami jeli, czyli choroba leśnińskiego krona lub rzodzący zapalenie jelita grubego. Więc to też są takie już poważniejsze przyczyny niedoborów magnezu, więc tutaj ważne jest, aby zbadać, co mogło być przyczyną tego niedoboru magnezu. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmiku. Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście kiedyś problem z niedoborem magnezu, czym to się objawiało i jak sobie z tym poradziliście. Mam nadzieję, że filmik był dla Was ciekawy i zapraszam Was do kolejnego odcinka, który jeszcze nie wiem, o czym będzie, ale jak znajdę coś fajnego, albo jeżeli Wy macie jakieś pomysły, koniecznie piszcie w komentarzach. Cześć!